Mieszkaliśmy w Bydgoszczy. Mieliśmy dom, ogród, mieszkanie. Do 40 roku, połowy lipca, mieszkaliśmy w Radomiu. To był nasz dom z dużym ogrodem, gdzie jak chodziło się do szkoły, to dziewczynki albo nawet koledzy z klasy przychodzili, żebyśmy się ładnie bawili. Jest tak dużo, mam tak dużo miłych wspomnień z dzieciństwa. Miałam siostrę i brata. Ja byłam najstarsza, musieli mnie słuchać. Moja mama powiedziała, no przecież to jest niemożliwe, że jeżeli będziemy jechać gdzieś do rodziny, do majątków, nie może być takiej sytuacji, żebyście nie potrafiły grać na pianinie, bo wszędzie są pianina albo fortepiany. I ja kochałam muzykę, dlatego że stwierdzili, że mam słuch absolutny. W 40 roku, w lipcu, przy wejściu do tej kamienicy, w której mieszkaliśmy, Niemcy zatrzymali mojego tatę wchodzącego i zabrali go ze sobą. Wrócił wieczorem, bardzo taki, nie to, że smutny, tylko no bardzo taki poważny. Akurat myśmy jedli obiad, mamusi udało się coś tam zdobyć i siedzieliśmy i z ojcem, i moje dwie siostry, czyli nas piątka, siedzieliśmy przy stole i jedliśmy obiad. W pewnym momencie słyszymy szczekanie psa i walą w nasze drzwi, otwierają, weszli z psem dwóch Niemców i mówią, familie Rafalski? Ojciec mówi tak, 10 minuten raus. Zaczęli się rodzice pakować, to znaczy pakować, pościel pakować. I trochę, to było lato, lipiec, połowa lipca, pakować wszystko. My i o 7 rano już była ciężarówka, bo wcześniej nie było, bo była godzina policyjna, bo to był 40 rok. Niemcy byli, już była, bo od godziny 9 do 6 była godzina policyjna. Opuściliśmy to mieszkanie, zostawiając wszystko, tylko zabrane było i wyjechaliśmy stamtąd. Nas wyrzucili dosłownie, mamusia dostała jakiegoś ataku, to jeszcze wystawili kozetkę na podwórze i tam mamę wynieśli i rzucili na tą kozetkę i zostałyśmy, jak to się mówi, bezdomne, bez niczego. Albo tato zacznie z nimi współpracować, no a co dalej to wiadomo, że jeżeli nie, to wiadomo, że czy jego zabiorą gdzieś do więzienia, do obozu, czy no, konsekwencje, albo go nie wypuszczą po prostu, a nie wiadomo, co z rodziną zrobią. I tato się zgodził. Powiedział, że będzie, że przyjdzie następnego dnia do pracy. I wtedy wyjechaliśmy z Radomia, do którego nie wróciliśmy już w ogóle. Tego żałuję bardzo. Mamusia w takiej sytuacji, ponieważ mieliśmy rodzinę w Ciechanowie i w Makowie Mazowieckim, nas zabrała, nas trzy i ona sama do pociągu i pojechałyśmy do rodziny. A ojciec, ponieważ była świadomość, że to może potrwa, że 3 miesiące ta wojna, taka psychoza była, to oczywiście ojciec jeszcze w Bydgoszczy został, ale w marcu następnego roku, czyli 40 roku, to już jak przyszli do różnych mieszkań, to wszystkich Kongres Polen od razu wyrzucili i wsadzili do pociągów, tych takich bydlęcych, i wywieźli za Warszawę.
Dojechaliśmy do Klimontowa pod Sandomierz. Bardzo miłe, bardzo miasteczko. Tam nie mając żadnego pomieszczenia. W końcu jakoś tam rodzice znaleźli straszny taki maleńki, 1/4 tego pokoju, pomieszczenie, w którym przygotowywało, gospodarz przygotowywał pasze dla swoich tam świń. Jak myśmy się dowiedziały, ojciec dał nam znać, że jest w Warszawie, już wysiedlony, to my postarałyśmy się o uzyskanie przepustki. Bardzo trudno to było dostać, ale w końcu mąsia powiedziała, no nie wyjdziemy, dopóki nie dostaniemy przepustek, bo musimy jechać do Warszawy, do ojca, niech jadą moje dzieci. Na słomie żeśmy spali w ogóle, tylko prześcieradło na to, on dwa snopki słomy. Tam przez kilka dni żeśmy tak koczowali. Potem rodzice znaleźli jeden jakiś pokój. Zmienialiśmy pomieszczenie chyba z 5 razy. Dostałyśmy i oczywiście całą wojnę spędziliśmy w podnajętym takiej kawalerce, gdzie jeszcze nawet przez jakiś czas mieszkała i żyła sprzątaczka, która była u Żydów. 5 osób, jeszcze 6 była, ale ona niedługo umarła. Także zostaliśmy sami i całą wojnę spędziliśmy w takim mieszkaneczku. Wtedy traktowałam to jako przygodę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jak jest ciężko tak właśnie żyć. W 1940 roku tato mnie zapisał do szkoły takiej, to była szkoła, którą prowadziły siostry takie, zakonnice na szaro ubrane, prywatna szkoła dla dziewcząt z okolicznych wsi, bo ja miałam 14 lat, więc zabierali, Niemcy zabierali młodych ludzi na robotę. Jeżeli chodził do szkoły, a to była szkoła, która praktycznie przygotowywała pracownika, który byłby im potrzebny, no więc oni tolerowali to. Zgłosiliśmy się od razu do szkoły, numer 100 na Górczewskiej, tam powszechna szkoła i zaczęłyśmy się oczywiście uczyć, bo przecież brakowało nam jeszcze tego normalnego, prawda, pierwszego wykształcenia. Jednocześnie uczyłam się w tajnych kompletach. Byłam w tajnych kompletach gimnazjalnych. Na tych tajnych kompletach zrobiłam małą maturę, bo wtedy była inna reforma szkolna. Potem się dostałam do gimnazjum tajnego, gimnazjum na komplety te tajne i skończyłam 3 klasy gimnazjum w takich warunkach, gdzie się w każdym mieszkaniu na każdą lekcję jakąś jeździło do różnych mieszkań, wchodziło się, każdy osobno musiał wchodzić, żeby broń Boże nie podpaść, że to jest jakaś zbiorówka czegoś, prawda? To już był 1941 rok i wtedy powstał Związek Walki Zbrojnej. Dyrektorka szkoły potraktowała nas, że jesteśmy osobami, którym można zaproponować tajne harcerskie postępowanie i włączyłyśmy się do tego działania.
Mnie nie proponowali niczego, nikt mi nie proponował. Ojciec był od razu w tym związku, bo już z Radomia wyjechał, będąc w tajnej organizacji. Ale ja zaczęłam tam, zaczęli mi przynosić kawałki płótna lnianego, białego i musiałam, znaczy nie musiałam, lubiłam szydełkiem, wyciągałam po jednej nitce. Tak zwane to były szarpie. Włączyłam się z wielką chęcią, dlatego że było takie pragnienie u Polaków, żeby odzyskać wolność, że nikt nie liczył się z konsekwencjami ewentualnie, prawda, bardzo poważnymi w tym tajnym działaniu. Spotykałyśmy się, nic nie mówiąc na ten temat w ogóle. Ja nie mówiłam nikomu, że ja to właśnie... Myśmy przebywali ze sobą, nie rozmawiając w ogóle na temat zaangażowania, w ogóle na temat konspiracji, na temat związków jakichkolwiek powstałych. Byli leśniczówki były, które nas zapraszały po 5 osób i jeszcze osoba, która nas szkoliła, więc dlatego i przygotowywałyśmy się do przewożenia dokumentacji jakiejś poważnej do różnych dzielnic potem Warszawy, ale i sanitariatu, czyli że w razie czego będziemy mogły pomagać oczywiście w szpitalach, prawda? Także wszystko było, jak to się mówi, szkolone tak pięknie. Ja jeszcze prowadziłam potem, już jak byłam w czwartej, piątej klasie, to jeszcze przyjęłam właśnie takich z pierwszej klasy zastęp. I ponieważ to wszystko było tajne, to w różnych mieszkaniach jeździło się na te spotkania i szkolenie, nawet młodsze pokolenie. W 1942 powstała w lutym, 14 lutego, Armia Krajowa. Zmieniło się, bo najpierw było w ogóle w Radomiu jeszcze Polskie Państwo Podziemne, które było już 27 września 1939 roku. Już powstała podziemna organizacja. Potem był ten Związek Walki Zbrojnej. Zmieniło się to na Związek Walki Zbrojnej. I po jakimś czasie, w 1942 roku, jak już organizacyjnie to doszło do takiej doskonałości, powstała Armia Krajowa, Związek Żołnierzy Armii Krajowej. To już były pułki, to już było wojsko i było państwo podziemne ze wszystkimi strukturami, jakie są w państwie. Ministerstwo Finansów, Kultury, Edukacji, to wszystko istniało. Rząd był w Londynie, a tutaj był w Warszawie zarząd główny. Przewoziłam bardzo poważne dokumenty do różnych dzielnic Warszawy, także Warszawę poznałam bardzo dobrze. I tramwajem, jak się jechało, ponieważ często były oczywiście takie zatrzymania i nawet jak wyciągali wszystkich z takiego tramwaju, a przeglądali od razu, co się ma, to człowiek wiedział, że od razu byłby rozstrzelany, prawda? Ale to nie przeszkadzało mi do prowadzenia takiej działalności. Ja byłam tak zwanym łącznikiem traktowym. Mój zakres łączności to było 20 kilometrów. I to był
To było wszystko pieszo, to wszystko. Nie było przecież radia, nie było odbiorników, nie było telefonów, nie było. Łączność była tylko i wyłącznie na ludziach polegała tylko łączność. Miałam kontakt z pułkownikiem. Nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam w ogóle. Dla mnie to był, no to był pan w pumpach, bo wtedy mężczyźni nosili takie spodnie podwinięte do połowy łydek. Nie do, nie, taki, taki no, ja go widziałam 2 czy 3 razy, ale to był zupełnie, no taki normalny, normalny, bardzo skromnie ubrany człowiek, bo na ogół wszyscy panowie raczej chodzili właśnie jak najmniej rzucająco się w oczy. Jechałam wtedy na rowerze, na bardzo starym rowerze, nie moim, bo ja nie miałam roweru. Nic więcej, ja nie miałam niczego więcej, ja jechałam rowerem. Miałam rower postawić pod oknem, tam ja ten dwór znałam, bo byłam tam nieraz, więc znałam, pod którym oknem, o której godzinie miałam go wziąć i na którą godzinę miałam odstawić go tam w Klimatowie. I słyszałam, z daleka Niemcy byli bardzo głośni w ogóle. Oni się zachowywali bardzo głośno. Słyszałam głosy, jak śmiechy, takie głośne gadanie, gdzieś tam w oddali. Wiedziałam, że oni jadą w moją stronę. Ale ja sobie nic z tego nie robiłam. Podjeżdżali, było czterech żandarmów. Oni mieli specjalne pojazdy, takie wysokie wozy, takie, znaczy wysoko zabudowane wozy z takimi schodami, żeby wejść tam. I Polak był woźnicą. Ci Niemcy zatrzymali mnie, kazali mu stanąć. I kazali mi zejść z roweru, bo oni zabiorą mi ten rower. I ja powiedziałam do tego woźnicy, powiedziałam, że w ogóle wykluczone. Niech im powie, że to jest mój stary rower i ja go nie oddam, bo to jest najlepsza moja zabawka. On tam z nimi, on rozmawiał po niemiecku, w każdym razie ze złością w końcu powiedzieli, żeby on odjechał, żeby ruszył, żeby jechał. Ja też ruszyłam. I ja jechałam w tę stronę, a żandarm, ten, który był tyłem do woźnicy, tym karabinem mnie tu w szyję tak romlu. Ja upadłam na, bo ja, to był męski rower w ogóle, więc ja nie byłam na tym rowerze. Upadłam na to, oni pojechali dalej, a ja straciłam przytomność. To było na drodze takiej polnej, szerokiej polnej drodze. Między przepiękną, ja pamiętam tą pszenicę, te łany pszenicy pamiętam, przepiękne w ogóle tak. Jak oprzytomniałam, musiałam zejść i musiałam dojść tam, gdzie miałam dojść. Nie wiedząc o tym, że mi tutaj krew leciała i że kolano miałam zakrwawione, a z tyłu czułam ciepło tylko, nic więcej, ale no ledwo szłam, ale ten rower cisnęłam do siebie i szłam. Na miejsce doszłam, opatrzyli mnie.
dali mi powóz. Nie jakąś bryczkę, tylko powóz mi dali. Ten rower też, znaczy rower też z powrotem dostałam. No i musiałam po 3 dniach, rodzice musieli mnie zawieźć do szpitala, bo 42 stopnie gorączki miałam i pamiętam tylko tu światła takie na stole operacyjnym, to tylko tyle pamiętam. Pamiętam kolor zieleni tych ścian i światła na. To było 20, którego bodajże 3 wróciłam do domu 23 lipca, a 1 sierpnia zaczęło się powstanie. Akurat byłam w Śródmieściu, bo musiałam tam zawieźć też jakieś dokumenty. I ponieważ byłam w Śródmieściu, to wstąpiłam, jak zwykle to robiłam, do stryja, czyli brata mojego ojca, który mieszkał w Śródmieściu, bo jeszcze tam była babcia, czyli moja babcia. Raptem stryja nie było, ale w pewnym momencie on wpada i mówi: co ty tu robisz, dziewczyno? Za 20 minut ma wybuchnąć powstanie warszawskie. Proszę biegiem lecieć na Wolę, do domu. I ja rzeczywiście od razu wyskoczyłam i leciałam chłodną. Potem oczywiście do Wolskiej, jak się ulicy dostałam, nie można było przejść na drugą stronę, bo stale czołgi jechały, te niemieckie, prawda? No ale w pewnym momencie udało mi się przeskoczyć przez tą szeroką jezdnię na drugą stronę, bo tam doszłam do Zygmuntowskiej, bo Zygmuntowską musiałam iść w górę do Górczewskiej, bo Górczewska, bo tam róg Górczewski i Działdowskiej mieszkaliśmy w tym bloku. I musiałam na tej Działdowskiej bez przerwy wskakiwać do bram, bo już były strzelania jakieś takie. No w końcu dotarłam, oczywiście tam był nawet taki zespół, który na dole siedział w korytarzu i sprawdzał od razu. Jak sprawdził, że jestem tu mieszkanką, no to mnie wpuścili. I jak weszłam do mieszkania, mamusia była już tak zdenerwowana, bo bała się, że coś się stało. Bardzo się zdenerwowała i ona właściwie uratowała mi życie przez te nerwy swoje, bo nie ujawniła, że przyszło zawiadomienie dla mnie, że mam się stawić na ulicę Koralkową. Tam był taki też duży szpital. Tam nie poszłam, a mamusia mówi tak: kochana, dobrze, że wróciłaś, bo się bardzo denerwowałam, a tu jest obok szpital, tu przy Płockiej, koło naszego domu, to tylko przez podwórze się przechodzi, to proszę zgłoś się od razu do pomocy do tego szpitala. I ja rzeczywiście tam codziennie chodziłam do tego szpitala, przy rannych, prawda, przy wszystkim pracowałam. Największe przeżycie to było to, jak raptem 6 czy 7 dnia po powstaniu, rozpoczęciu powstania, raptem dotarli do nas, do naszego domu Niemcy. I oczywiście od razu krzykami tym wszystkim rozwalali mieszkania i kazali obok, na podwórze szpitalne, przez podwórze wejść. I tam już mieli ustawioną broń. I gdyby nie raptem wszedł na to podwórze oficer niemiecki i powiedział: halt! Wstrzymał.
i kazał nas puścić jeszcze przez przejście szpitalne. Tam jak przechodziliśmy przez ten szpital, to jak były drzwi pootwierane, to lekarze na biurkach już leżeli, bo strzelali od tyłu. Zabijali od tyłu i to byli niestety Ukraińcy. Także zostało mi to straszne wspomnienie, straszne wspomnienie. No i oczywiście potem nam, kobietom i dziewczynkom, kazali lecieć dalej na Fort Walla, czyli przez takie ogrodnictwa, chociaż strzelali za nami, a tu wszystkich mężczyzn i chłopców, o takich chłopców już wszystkich zatrzymali i rozstrzelali. Potem się po wojnie dowiedziałyśmy, taki grób wspólny duży jest taki na Górczeskiej przy Płockiej, gdzie mój ojciec też został zabity. Były takie wieczory, że zbierało się, znaczy było zaproszonych więcej gości do domu, ale to dlatego, żeby to wyglądało na spotkanie towarzyskie, a nie jakieś takie spotkanie związane tylko ze służbą wojskową. I i wtedy wiem, że był taki, to był, jak gdyby miały panie być w długich sukienkach. I ja nie mogłam pojechać, bo akurat ta sukienka, która mi się podobała, wisząc gdzieś tam w komisie takim, to rodzice nie mogli mi kupić. Płakałam z tego powodu, że nie mogłam. Byłam dziewczynką dopiero, prawda, 14-letnia, która, no, miałam tą taką jedną rodzinę na Alei Jerozolimskich, gdzie uczyłam lekcji właśnie muzyki. I ta pani szyła dla mnie, bo ona bardzo ładnie to robiła, i swoimi jakimiś materiałami szyła mi sukieneczki albo spódnice, jakiś sweterek. Adoratorów oczywiście miałam. Taki był, taki równolatek, ale taki brzydki strasz. I on strasznie tak mnie prosił, żeby z nim na randkę się kilka razy i wreszcie myślę sobie, Boże, raz pójdę i się odczepił ode mnie. I rzeczywiście spotkaliśmy się i on przyniósł papeterię w prezencie dla mnie. I powiedział, że on tak jest szczęśliwy, że się mógł ze mną zobaczyć, bo jutro gdzieś tam wyjeżdżają na akcję. I już nie wrócił z tej akcji. Na akcję z Niemcami i już nie wrócił, znaczy został zabity. Oczywiście pełno było, życie było tak wypełnione. Jeszcze przyjaciół się miało, prawda, gdzie były i spotkanka, i zabawy jakieś, prawda, no bo tak było w Warszawie. W Warszawie wszyscy nie poddawali się potem już temu reżimowi, chociaż on był straszny. Myśmy się wszyscy przyjaźnili, ale nie było. Ja na przykład się zakochałam po wojnie. W czasie wojny to ja nie miałam czasu na to. Ja tak nienawidziłam ustroju, który nastał, że a wtedy się w 1946 roku się zakochałam, wyszłam za mąż
I jak urodził się syn, a był ślub w kościele, bardzo uroczysty, bardzo taki właśnie, taki prawdziwy, inny, pierwszy taki ślub, nie zgodziłam się na ślub cywilny, tylko kościelny. Tak nie chciałam mieć nic wspólnego z tym ustrojem. Wiedziałam jedną rzecz i wszyscy wiedzieliśmy, że nie wolno się przyznać w ogóle nawet, prawda? Całe szczęście, że jak gdziekolwiek pracowałam potem, w czasie tej komuny, szczególnie tej pierwszego okresu, prawda, Stalina, gdzie raptem jak na studia jeździłam do Torunia, to mi koledzy mówili tak, tylko dzisiaj dziewczyny w kawiarni, ani słowa na temat polityki, bo między nami przyjdą dzisiaj dwaj, którzy pracują dla tej partii, prawda? Także musieliśmy bardzo uważać, żeby w ogóle się nie przyznawać do niczego. No i ja oczywiście, a jak wojnę po wojnie, prawda? Jak wojnę spędziłaś, a jak ojciec gdzie pracował? Ja mówię, w piekarni. Ja mówię, i był piekarzem. Także to tak uspokajało od razu, że był robotnikiem tylko, prawda, w takiej formie. Człowiek nie przyznawał się w ogóle do pochodzenia swojego, nic. Miałam i problemy z wyższą uczelnią, z dostaniem się na wyższą uczelnię i na przykład już potem nawet na zaoczne, jak chciałam SG PiS, to dawniej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie dostałam się, ale musiałam mieć zgodę pracodawcy. A zgodę na to wydawał komitet partyjny. Więc ten sekretarz komitetu, owszem, dał mi zgodę, ale w grudniu. A uczelnia zaczynały się 1 października. Więc się nie dostałam też. Z tego względu on wiedział o tym. I już potem ja już nie pisałam, że byłam waka. To było bardzo ciężko, ale miałam radość w sercu, że byłam, pracowałam i może kiedyś nadejdzie ta wolność. I dlatego do komitetów obywatelskich właśnie się od razu zgłosiłam, prawda? I jeszcze człowiek pracował, żeby natychmiast tą wolność odzyskać, bo dla mnie wolność, prawdziwa wolność, to jest najważniejsza rzecz. Najważniejsze w życiu, to jest chyba dobrze, znaczy być mądrym, przede wszystkim tutaj mieć w głowie, no i dobrą rodzinę, to jest miłość, bo to bardzo oczywiście człowieka rozwija. Oczywiście rozrywki. Naturalnie. Nie broń Boże smutnego życia. Trzeba się uśmiechać, iść się czekać, bo każdy dzień może przynieść jakąś niespodziankę. Raczej byłam pogodną, raczej się cieszyłam. Chociaż czasami wydawało mi się, że nie dam rady. Każdy człowiek musi i to przeżyć, i tamto, ale nie wolno się poddawać złym nastrojom. Nie wolno, trzeba się śmiać i radować.